Witam Państwa, przed nami przedostatnia, szósta kolejka ligowa rundy jesiennej Mistrzostw Polski w hokeju na trawie, sezon 2021-2022. Runda wizowana na dzień 30 października 2021 roku. W tej kolejce dwa bardzo ważne spotkania dla układu tabeli ligowej. Zaczynamy! Mecz numer 1. To jedno z dwóch, moim zdaniem, bardzo ważnych spotkań dla układu tabeli ligowej. Stela Gniezno podejmuje AZS Politechnikę Poznańską. Dla Steli jest to mecz o wszystko. Przegrywając to spotkanie, Stela, beniaminek ligi, pogrzebie swe szanse na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli ligowej. Dla Politechników wygrana tego spotkania to szansa na umocnienie się na bezpiecznym szóstym miejscu w tabeli ligowej. Mecz numer 2. Grunwald Poznań, LKS Gąsawa. Lider rozgrywek Grunwald Poznań spotyka się z LKS-em Gąsawa, drużyną, którą szczęście omija. Cóż o tym spotkaniu można powiedzieć? Faworytem jest drużyna Grunwaldu. Mecz numer 3. Pomorzanin Toruń podejmuje Start 1954 Gniezno. Gospodarz tego spotkania na własnym boisku jak na razie wygrywa wszystkie mecze i wygląda na to, że kontuzje zawodników nie wpłynęły w szczególny sposób na grę Pomorka. Start nie jest faworytem tego spotkania, jednak jak zawsze w swych występach wysoko zawiesi poprzeczkę. Mecz numer 4. To drugi zawizowanych przeze mnie meczy mający wpływ na kształt czołówki tabeli ligowej. AZS AWF Poznań, drużyna zajmująca czwarte miejsce w rozgrywkach, podejmuje trzeci zespół tabeli ligowej, Wartę Poznań. To mecz o pudło. Drużyny wychodzące na boisko wiedzą, o co grają. To najciekawszy mecz tej rundy rozgrywek. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Jak zawsze namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Życzę Państwu wielu sportowych emocji. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.